18 lipca po godzinie 20 w Bielawie na ulicy Wolności doszło do zdarzenia drogowego. Kierujący Toyotą uderzył w dwa znaki drogowe i oddalił się. Wstępne ustalenia wskazują, że samochód prowadził 29-letni mężczyzna, a przyczyną zdarzenia był jego stan nietrzeźwości, gdyż badanie alkomatem dało wynik 1,95 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Postępowanie w tej sprawie prowadzić będą bielawscy śledczy.